Sam się czuję przywozu w porządku. Jestem rada przewodniczącego sędziego, nie pan komunistyczny zbrodniarze. Mówię prawdę, nikogo nie znieważam. Jak można Kociołka nie Jaruzelskiego chronić? Dobrze, to składam tak. Po naradzie stanę ze mną stanowisko, zapiszmy po naradzie przed tak. Sąd postanowił. Nie, są postanowi osobne, to są postanowi. Na podstawie artykułu 49, paragraf 1 ustawy prawa o ustroju sądu powszechnego zastosować wobec Adama Sąki karę porządkową 5 dni pozbawienia wolności. Uzasadnienie. Adam Sponka na dzisiejszej rozprawie postanowił być natychmiast wykonany w dzisiejszej rozprawie po ogłoszeniu przez sąd postanowienia wydanego w trybie artykułu 357 KPK, w którym to postanowienie sąd uwagi na konieczność zapewnienia niezakłóconego przebiegu przesłuchania świadka nie wyraził zgody na rejestrację przy obrazu i dźwięku z rozprawy w sposób oczywisty i drastyczny zakłócił przebieg rozprawy. Oraz ubliżył powadze sądu, używając sformułowań jednoznacznie znieważających sąd. Tego rodzaju zachowanie, bez względu na przedmiot procesu, nie może być podawane. I musi spotkać się z natychmiastowo stanowczą i adekwatną do sytuacji reakcją sądu. Napiszmy tak. Przewodniczący. Pouczył Adama Sponkę o sposobie zaskarżenia postanowienia oraz pouczył, że postanowienie jest natychmiast wykonane. Na postanowienie sądu okręgowego zostanie kary porządkowej w wymiarze 5 dni pozbawienia wolności w sposobie prawo uczynienia zagrożenia w terminie 7 dni od dzisiaj do sądu apelacyjnego w Warszawie za pośrednictwem sądu okręgowego, który dał to zaskarżone postanowienie. Postanowienie jest natychmiast wykonane. Postanowienie pisane tak. Przewodniczący zarządził zatrzymanie przez policję sądową wobec Adama Sonki. Oraz niezwłoczne sporządzenie podpisu postanowienia
i nakazu przyjęcia celem odbycia kary. Na Białoruś! 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 Pan powiedział swoje rzeczy. Dobrze. Nie, nie, pan nie jest adwokatem. Pan jest adwokatem.